Cześć, witajcie w nowym vlogu. Jest piątek, godzina 16:30. Ja właśnie wróciłam do domu i zaraz będzie burza. Mam nadzieję, że zdążę powiedzieć Wam to, co chcę powiedzieć, zanim tutaj usłyszeć jakiś łomot w tle, dlatego że są takie czarne chmury, że nie pytajcie. Dzisiaj nie było jakoś tak super gorąco, natomiast no było ponad 20 stopni, ale teraz tak się tutaj wszystko zebrało, centralnie jest nade mną, że niech się szybko ta burza skończy, bo ja o 18:00 jadę po telefon. Także nie będę Wam tu już nic mówić, dlatego że ostatnio Wam mówiłam, że chcę kupić Xiaomi. Teraz okazało się, że te Xiaomi nie mają możliwości zwiększenia pamięci wewnętrznej, bo one nie mają tego wejścia na tą kartę pamięci. Także Jezu, ile to się, słuchajcie, zmienia w tym temacie. Także nie chcę już Wam nic mówić. Jak kupię, to Wam po prostu pokażę i powiem, dlaczego akurat to kupiłam, a nie dlaczego ja ten model kupiłam, a nie inny. Natomiast no mówię, tak czy siak muszę przeczekać tą burzę, zresztą ja teraz jeszcze wstawiam sobie pranie, muszę je zdążyć wywiesić, zjeść coś, także może prysznic wezmę, także chwilę mi to jeszcze zajmie tak naprawdę, więc mam nadzieję, że przez te półtorej godziny niebo będzie znowu piękne i niebieściutkie jak było rano, ale chcę Wam powiedzieć dwa słowa o tym podkładzie, ja już mówiłam o nim nieraz, natomiast mam go teraz na twarzy od godziny 7:30 rano, a jest 17:30, czyli słuchajcie, 10 godzin. I ten podkład trzyma się naprawdę ekstra. Zobaczcie, wszystko mam na twarzy, tak jakbym dosłownie godzinę wcześniej zrobiła sobie makijaż. Buzia wcale się jakoś super nie świeci. Troszeczkę mi tutaj zszedł, ale ja dosyć dużo dzisiaj się opierałam, więc to jest akurat takie względnie, bym powiedziała, dobrze wygląda ta broda. Natomiast zobaczcie, on tak ładnie wygląda. Ja mam w kolorze 103 True Ivory. Ten kolor jest ciut za jasny teraz, bo ja jednak jestem trochę opalona, jakby nie patrzeć, zobaczcie. Natomiast moje ciało jest i tak w innym kolorze, wam to wcześniej mówiłam, niż buzia, ale no, mógł być ten podkład ciut ciemniejszy, ale też jest ok. Ja coś czuję, że go szybko skończę, bo naprawdę używam go dzień w dzień i jestem z niego bardzo zadowolona, także ja jestem jak najbardziej na tak i myślę, że będzie to mój ulubieniec tego miesiąca. Dzisiaj też muszę zmazać w końcu ten lakier z Miss Sporty, który Wam pokazywałam w ostatnim vlogu, bo mam go 6 dzień i to już jest naprawdę ten moment, żeby go zmyć i pomalować sobie czymś innym, bo nie spodziewałam się, że on tyle będzie na moich paznokciach, słuchajcie, tym bardziej, że ja zmywam podłogę, bo Frania co chwilę sika gdzieś, bo teraz ma taki okres, wiecie, sika, załatwia się, trzeba łazić za nią, sprzątać i cały czas razem ze szmatą, a mimo to te paznokcie wyglądają naprawdę bardzo dobrze, tylko już tutaj od, wiecie, od palca, wiecie, tutaj na dole zaczyna mi być widać już paznokieć, więc to nieładnie wygląda, jak takie hybrydy, jak ma się za długo, wiecie, o co chodzi, także muszę zmazać te paznokcie, no, może sobie nałożyć dzisiaj odżywkę, dlatego że jeszcze będę łazienkę sprzątać, także a taki piątek. Jutro będę, tak jak Wam wspomniałam, na szkoleniu, potem do tego forum pojadę, także też dzień minie, a w niedzielę mam nadzieję, że będzie ładna pogoda i pojadę na plażę i będę leżeć i nic nie będę robić. Oczywiście jeszcze wcześniej pewnie wezmę Franię na działkę, no bo jej się też coś należy, jak jest ładna pogoda od tego życia, biedna sobie leży, także to tyle. Chciałam się w zasadzie z Wami przywitać i tak zacząć tego vloga. I co, odezwę się do Was pewnie jak wrócę, albo jutro. Zobaczymy, jak będę stała czasowo, także do zobaczenia. Cześć, witajcie w sobotę. Jest już przed 12:00. Ja jeszcze nic nie jadłam, mimo tego, że wstałam o 7:00 rano, piłam tylko kawę, bo jakoś tak, wiecie co, nie chciało mi się. Dopiero teraz poczułam takie, wiecie, ssanie w brzuchu, więc wstawiłam sobie jajko i zjem sobie to jajko z pomidorami koktajlowymi. Wyobraźcie sobie, że nie mam ani pieczywa, ani nawet majonezu, także będzie bardzo zdrowe śniadanie dzisiaj. Ale z racji tego, że jestem już pomalowana, to skoczę zaraz sobie tutaj do Żabki, kupię jakieś pieczywo, bo żeby mieć na później, czy tam na jutro rano nawet chociażby. Plany nie wypaliły totalnie, ani wczorajsze, ani dzisiejsze na szkoleniu, jak widzicie, nie jestem, także trochę jestem zła, ale no czasami tak bywa, więc dlatego pójdę chyba na działkę z Franią. Jeszcze nie wiem, bo słuchajcie, wczoraj wieczorem około 22:00 tak lunęło, była taka burza, że tak jak patrzę, to niby jest sucho, ale mój tata rano, jak dzwoniłam do niego, bo on jest na działce, to mówił, że no trochę jest mokra ta ziemia, więc zadzwonię zaraz i dowiem się, jak tam sytuacja po kilku godzinach. Jeżeli będzie w miarę okej, to ją wezmę, bo dzisiaj, słuchajcie, jest taka duchota, że coś czuję, że znowu będzie burza, bo jest naprawdę nieciekawie. Także chcę ją wziąć i potem jak przyjdę, na pewno też sobie pomaluję paznokcie od nóg, bo ja, wiecie co, miałam pomalowane ostatnio, bo było ciepło, ale akurat jak pomalowałam, to znowu zrobiło się zimno i dosiłam pełne buty i te paznokcie mi się trochę tak pozdrapywały na czubkach, więc je zmazałam, ale stwierdziłam, że z racji tego, że idą upały, znowu piszą, że idą upały, to chcę je pomalować, bo chcę zacząć nosić te moje klapki z Chemu. Wy pewnie pamiętacie, przynajmniej osoby, które mnie oglądają, że kupiłam w zeszłym roku na wyprzedażach takie dosyć ciężkie klapy, takie czarne. O, ich jest pełno wszędzie w tym roku również. Takie z ćwiekami. I one są ekstra, ale one mi strasznie te paski obcierają.
u góry tej stopy. I w tym roku założyłam je tylko, słuchajcie, na działkę i już ledwo wróciłam, bo tak mnie obtarły i nie wiem, muszę, trochę już mi się ta noga zagoiła, więc muszę się przemóc i spróbować je jakoś nosić, bo one, słuchajcie, są tak fajne, dlatego że niby klapki, ale są same w sobie takie, że tworzą całą stylizację. Nawet założycie taki top zwykły na ramionczkach i jeansy i takie masywne klapy z ćwiekami i to naprawdę ekstra wygląda, dlatego muszę pomalować te paznokcie i po prostu w nich chodzić. Nawet jak będzie mnie bolało, to będę chodziła. No bo co z tymi klapami? No słuchajcie, no szkoda. Ale czytałam też na tych wszystkich stronach internetowych, gdzie są podobne klapki. Właśnie dziewczyny piszą opinię, że też obcierają. Także one są wszystkie z podobnego materiału zrobione, dlatego z takiego sztywnego tworzywa, dlatego właśnie są mało komfortowe w noszeniu. Ale tak, taki mam plan. I jeszcze Wam powiem dwa słowa o tuszach do rzęs, ponieważ pisałyście mi w komentarzach raz, drugi, trzeci, żebym zmieniła sobie po prostu w tuszu, którego nie lubię, szczoteczkę. I dzisiaj na przykład wzięłam sobie szczoteczkę z Volume, Extension Volume z Eveline. Jak wiecie, to jest mój ulubiony tusz. Przełożyłam, Jezus, coś mi w gardle, słuchajcie, gryzie. Przełożyłam do tego tuszu złotego Volume X Fiberlust, którego nie lubię. I słuchajcie, efekt jest po prostu wow. Zobaczcie. Pięknie są pomalowane te rzęsy. Ja w ogóle cały tydzień malowałam tym tuszem L'Oreala, ten Miss Manga, którego również nie lubię, właśnie z tą szczoteczką i też efekt jest wow. Także no, dzięki, że podpowiedziałyście. Ja kiedyś tak robiłam, ale jakoś zapomniałam o tym i zawsze te tusze wywalałam, a tutaj akurat przeczytałam komentarz i patrzę, mam pusty tusz, już w demku leżał, także zostawiłam go i przydał mi się, tak jak widzicie. Mam nadzieję, że zużyję te wszystkie tusze dzięki temu, ale jak jutro będę w tym forum, bo jutro mam w planie tam jechać, do tego nowego centrum handlowego, to wejdę do Hebe i jak będzie ta wersja zielona, to też kupię, bo też chcę ją przetestować. Bo wiecie co, też dzisiaj mogłam jechać do tego forum, ale jak się okazało, ta główna ulica, którą ja wjeżdżam do Gdańska, niestety będzie zamknięta w ciągu dnia, bo jest tam jakiś bieg, nie wiem, maraton jakiś, potem jest też jakiś marsz czegoś tam i słuchajcie, ja nie wiem, czy ja tam dojadę i stamtąd wrócę, więc trudno, no pojadę jutro rano. Nie wiem, czy jeszcze te promocje będą obowiązywały, bo tam między innymi będzie New Look i ma być minus 20 na cały asortyment. To jest sporo, bo New Look jest ogólnie drogi, a ja bym z chęcią sobie coś tam zobaczyła, bo byłam ostatnio w Gdyni w New Looku, ale niestety tam nie było w ogóle rozmiarów. Słuchajcie, tam są tylko rozmiary albo szóstki, a potem już 12, 14, 16. Także nie było w ogóle dziesiątek, także niestety nic w sumie nie kupiłam. Ale może tu by było i faktycznie ta promka minus 20 by się przydała, ale no nie będę się pchała na siłę, bo to bez sensu. Także też nie wiem, co oznacza minus 20 na otwarcie. Czy to oznacza, że to tylko dzisiaj obowiązuje, czy jutro też? No bo w sumie nie wiem, no zobaczymy. Będę tam w każdym razie jutro jechała i też rozejrzę się za kolczykami, dlatego że kolczyki złote, które kupiłam w New Yorkerze, które wydawały się być bardzo fajne, okazały się być totalnym dla mnie niewypałem, bo ja się cieszyłam z tego zapięcia, że ono jest takie, o, nie takie normalne, tylko takie coś jest. Ale powiem Wam, że to dochodzi tutaj do samego końca i jak ja tutaj jeszcze włożę, moje ucho wcale nie jest takie cienkie tutaj na dole. I jak ja, słuchajcie, przełożę to przez ucho i to mi się tu zatrzymuje, to wiecie, jak ta końcówka, to co ruszam tym teraz, jak mi się to wbija z tyłu w ucho, mnie tak to piecze, że, Jezu, ja nie wiem, czy coś ze mną jest nie tak, ale co chwila jakieś, słuchajcie, dziwne rzeczy mi się przytrafiają. W każdym razie, no te kolczyki nie są fajne, kosztowały 10 zł, więc komuś je dam, może ktoś ma chudsze uszy i będzie mu lepiej się w nich chodziło, bo ja je tylko przymierzałam, więc przejadę jakimś spirytusem i dam komuś. Natomiast ja jutro sobie poszukam takich normalnych, standardowych kolczyków, bo jak widzicie, ostatnio nie noszę, a mam ochotę sobie coś ponosić, także no, jest mi tak ciepło, że nie wiem, czy mi się buzia przypadkiem już nie świeci, a jestem w makijażu pół godziny może. No jeszcze na szczęście nie mam puder ryżowy, więc tak szybko się świecić nie będzie. Ale dobra, ja wtedy uciekam, bo szkoda czasu, idę zobaczyć, jak tam moje jajko i do później. No i wróciłam z działki. Słuchajcie, wróciłam w zasadzie już chyba o 14:30, czyli godzinę temu. Teraz zdążyłam pomalować paznokcie od stóp i nasmarowałam sobie oliwką, takim olejkiem. Natomiast na stopach wylądował dzisiaj ten lakier z Eveline. To jest taka seria, ta taka kol... jaka? Nie wiem, co jest napisane. Nie wiem, coś tam edition, zobaczcie. Co tu jest napisane? Color? Dobra, mniejsza o to, ta seria. I to jest numer 130. To jest lakier, który kupowałam już jakiś czas temu. I z racji tego, że ostatnio cały czas malowałam tym lakierem z Ados, a te kolory są dość podobne do siebie, chociaż ten z Adosa jest ciut jakby ładniejszy jeszcze, to nie wiem, czemu ten odstawiłam. Mam go jeszcze tutaj, no, ponad
więcej niż pół. Dosłownie jedną trzecią zużyłam, może nawet jedną czwartą. Także nie wiem, czemu on stał i kupiłam nowy, natomiast na paznokciach wygląda przepięknie, więc zobaczymy, jak się będzie trzymał. Co do rąk, to jeszcze nie wiem, czym pomaluję. Czy tym samym, czy może tym białym, który miałam ostatnio, a może tym nude? Nie wiem. Muszę pomyśleć, ale to tak bez spiny. Mam jeszcze trochę czasu, nie muszę malować teraz tych paznokci. Ważne, żebym pomalowała po prostu przed wieczorem, bo jutro tak trochę nie będę miała czasu, bo jeszcze będę mamie włosy farbowała, jeszcze muszę parę rzeczy zrobić, także jeszcze będę do Gdańska jechała, także wiecie, o co chodzi. Chcę takie rzeczy, które mogę zrobić dzisiaj, to właśnie zrobić dzisiaj. I oglądam sobie teraz filmiki na YouTubie. W zasadzie z tego powodu się z Wami połączyłam, bo ja uwielbiam hole zakupowe, Wy o tym wiecie. Ja w ogóle wolę, jestem bardziej ubraniowa, ciuchowa niż makijażowa. Ale coś dziwnego jest na tym YouTubie, już pomijając to, że wszystkie dziewczyny są w ciąży, czy dziwnego, wiecie, o co chodzi, no po prostu nagle wszystkie są w ciąży i nagle wszyscy pokazują haul z Bonprixa. I tak się teraz zastanawiam, słuchajcie, czy faktycznie to te dziewczyny tak sobie nagle kupiły wszystkie te ciuchy z Bonprixa? Bonprix to jest firma dla mnie stara jak świat. Ja pamiętam kiedyś 100 lat temu, gdzie w ogóle nie były popularne żadne katalogi, to wiecznie pod drzwiami leżał katalog Bonprix, i czy w skrzynce, czy gdziekolwiek. I zawsze ta firma kojarzyła mi się z firmą dla, no przepraszam za określenie, dla starych bab, bo one nie były ani stylowe te ubrania, ani jakieś takie, wiecie o co chodzi. I nagle teraz z trzech chwil jakieś dziewczyny młode, trochę starsze, bardzo chude, trochę takie przytuszy, wszystkie zamawiają ciuchy z Bonprixa i nie wiem jak Wy, co Wy sądzicie o tych ubraniach, ja nie miałam nigdy nic, więc ja nie będę może tutaj mówić o materiałach, o jakości i tak dalej, natomiast tak patrząc na te ubrania, to ja Wam powiem szczerze, no ja bym sobie chyba nic tam nie wybrała, dlatego że trochę nie mój style, a może po prostu te dziewczyny wybierają akurat takie ciuchy pod siebie i może są tam jakieś inne, nie wiem. Raz weszłam sobie z ciekawości na tą stronę, ale właśnie chyba spódnice oglądałam, bo Karolina chyba też ze stylizacji między innymi, nie wiem czy ona nie zapoczątkowała tego wszystkiego, ona chyba pokazywała jakieś tam ciuchy i weszłam sobie na spódnicę, ale jakoś tak nic, wiecie co, takiego ciekawego nie było. Ja jak jutro będę jechała, to na pewno też się zainteresuję, bo chciałam jakąś spódnicę midi, bardzo mi się podobają takie spódnice, niestety one też mają różne materiały, nie każda dobrze leży, bo też już takową miałam w domu i to w sumie nie jedną. I wszystkie odesłałam, bo jakoś tak z każdą było coś nie tak. Więc zobaczymy jutro, jak pojadę na żywo, zobaczę, przymierzę, to może akurat coś mi wpadnie w oko. No, także jeszcze raz obejrzę kolejny, teraz mam Wrubella? Wiecie co, ona, ja jej nie mam w subskrypcjach tej dziewczyny póki co jeszcze, ale już ją oglądam któryś raz, więc pewnie zaraz zasubskrybuję, bo właśnie też nagrała Bonprix plus size haul. Także no zobaczymy, co ciekawego pokażę. Dajcie znać koniecznie, czy macie te ubrania, czy kupujecie w ogóle z tej firmy ciuchy i czy ogólnie polecacie, bo jestem bardzo ciekawa. Nawet nie wiem, czy takiego sklepu nie ma gdzieś stacjonarnie, bo gdzieś jak byłam w jakiejś galerii, to coś mi się rzuciło w oczy, ale może coś też pokićkałam, słuchajcie, bo tych sklepów jest raz tyle, że wiecie o co chodzi. Ale nie, chyba to był Bonprix. Mają stacjonarne sklepy? No, dobrze, także uciekam i jeszcze pewnie się z Wami połączę. Później pokażę Wam, co ciekawego wybrałam na moje dłonie, jaki kolor. Cześć, witajcie w niedzielę, jest już godzina prawie 9:00, o punkt 9:00 powinnam wyjść, dlatego że 9:22 mam autobus, wstałam sobie o 7:00 dzisiaj, zrobiłam wszystko na spokojnie, umyłam głowę, nałożyłam odżywkę na kilkanaście minut, żeby tak te włosy się ładnie odżywiły i się odżywiły, także zaraz będę wychodziła i jestem ciekawa, co tam w Gdańsku, słuchajcie, w tym nowym centrum handlowym. Dziewczyny na Instagramie, które są tutaj z Trójmiasta, pokazywały swoje zdobycze. Naprawdę były fajne przeceny wczoraj. Nie wiem, jak będzie dzisiaj. O, paznokcie. Ostatecznie pomalowałam tym samym lakierem, co stopy, także zobaczymy, jak ten lakier się utrzyma. W ogóle założyłam te klapki z HM-u, te z zeszłego roku i słuchajcie, nasmarowałam sobie tutaj kremem Niva. Nie wiem, czy to coś da, ja wiem, że to krem Niva powinien być, że jest do skóry tak naprawdę, że skórzane buty powinno się wysmarować właśnie kremem Niva, żeby nie obcierały, natomiast ja już jestem tak, słuchajcie, zdesperowana, że wytarłam sobie cały krem Niva w ten materiał tutaj, po prostu tak to obciera w tym miejscu, że to jest coś strasznego z tymi klapkami, także zobaczymy, czy ja wrócę w ogóle z tego Gdańska. Trzymajcie kciuki, wziąłem plastry, ale to plastry, słuchajcie, nic nie dają, bo jak przykleicie sobie plaster w takim miejscu, gdzie mnie to obciera, to ten but będzie go ściągał cały czas, rozumiecie, więc zobaczymy, kurde, na razie jest tak jeszcze w miarę okej. Okay. Wziąłem sobie, słuchajcie, do mojej nerki tutaj kremliwa, w razie czego będę smarowała gdzieś tam po kątach.
No, także jadę zobaczyć i pewnie wrócę dopiero o godzinie gdzieś 15 do domu, no bo jeszcze, tak jak Wam wczoraj mówiłam, idę do moich rodziców, więc tam też mi chwilę zajmie, także pewnie tak minie dzień. Trochę mi się nie chce, nie ukrywam, ale z drugiej strony jak mam siedzieć w domu, tak jak wczoraj siedziałam cały dzień, to bez sensu. Trzeba wykorzystać tą pogodę, póki jest ładnie. Także jadę i no i pewnie jak wrócę, to dam Wam znać, czy coś kupiłam, czy nic. Hej, ja właśnie wróciłam do domu. Jest 16:30, a byłam też u moich rodziców. Muszę Wam powiedzieć, że jest taka patelnia na dworzu, że ja ledwo weszłam, to wzięłam prysznic i teraz już jestem w domowych ubraniach, bo myślałam, że się roztopię. W tym centrum handlowym nie było tak tego czuć, natomiast jak wyszłam, słuchajcie, stamtąd, to po prostu przeżyłam szok. Nie wiedziałam, że będzie aż tak gorąco, bo dopiero jutro ma być ciepło, więc jak dzisiaj jest tak, to ja nie wiem, co będzie jutro. Po prostu jakaś masakra to będzie. W każdym razie, jeśli chodzi o samo... A nie, najpierw Wam powiem jeszcze o nogach. Słuchajcie, coś ten krem pomógł. Ja oczywiście smarowałam te nogi i buta jeszcze w międzyczasie, jak mam gdzieś przy mierzalni, bo trochę mnie tam bolały te nogi. Natomiast nie jest źle. Mam takie wiecie, czerwone paski gdzieniegdzie, tam gdzie się ten but najbardziej obciera. Mam też plaster na prawej nodze, natomiast ja go założyłam dopiero przed chwilą, szczerze mówiąc, bo już zaczynam widzieć, wiecie, że skóra jest tak zdarta, że będzie mi krew lecieć, więc przykleiłam sobie plaster, jak wracałam od rodziców. Natomiast coś ten krem na pewno pomógł i słuchajcie, mam nadzieję, że te buty się jakoś na tyle rozejdą, w sensie rozejdą, one nie są obciśnięte, tylko nie wiem, no ten materiał jakoś tak się dostosuje, że nie będzie aż tak ranił tej stopy, bo kto by pomyślał, że klapki będą tak niewygodne, no słuchajcie, w życiu nie miałam takich butów niewygodnych, także no zobaczymy, ogólnie mi się chodzi dobrze, tylko no mówię, ten pasek górny jest po prostu obrzydliwy, nie wiem jak oni mogli takie coś zrobić, jak się wkurzę, jak to nie przejdzie, to słuchajcie, zreklamuję te klapki normalnie, bo nie pamiętam ile one kosztowały, w normalnej cenie chyba 8 dycha, w przecenie 55, ale to nie jest ważne, no jak w takich butach chodzić, no, także słuchajcie. Jeśli chodzi o centrum handlowe, jest przepiękne, ogromne, dużo sklepów, w zasadzie wszystkie sklepy, które mnie interesują w jednym miejscu. Każdy sklep jest bardzo duży, ma bardzo dużą powierzchnię, tego asortymentu jest naprawdę dużo, typu Bershka, Pull&Bear czy no cokolwiek, Sinsay, jakiś tam New Look. Słuchajcie, te sklepy są na tyle duże, że tego asortymentu jest dużo, można swobodnie przechodzić między półkami, nikt tam się, wiecie, z nikim nie przepycha, bo tak w tych małych sklepikach czasem jest, że tam się, słuchajcie, ruszyć nie idzie, a tutaj są takie duże przestrzenie, że to jest naprawdę fajne. Oczywiście jest tam klimatyzacja, chodzi się fajnie, przyjemnie, w ogóle jest tak wszystko fajnie zrobione, że możecie sobie usiąść, wiecie, jak jesteście zmęczeni, wyjść na dwór, położyć się na leżaku, tam jest rzeczka, tam też są leżaki, na balkon wyjść, jak ktoś chce zjeść, może też iść na dwór, także słuchajcie, to nie jest tak, że się kisicie w jednym miejscu, tylko po prostu taka przestrzeń, możecie wyjść na dwór, to jest takie fajne, że aż tak przyjemnie się tam chodzi, niby to jest, wiecie, nic takiego, centrum handlowe, ale dobrze wiemy, że i tak każdy z nas będzie chodził do centrum handlowego, bo raz na jakiś czas każdy coś sobie kupuje, także myślę, że to centrum jest chyba najlepsze ze wszystkich, w jakich byłam do tej pory, także no wow, wow, po prostu wielkie brawa dla inwestora, że tak to wymyślił, że wygląda to tak zupełnie inaczej niż te wszystkie centra, które są choćby w Trójmieście. Ale przejdźmy do rzeczy, słuchajcie. Łaziłam około 4 godzin, dlatego że jak się nie zna, to wiecie, że to wszystko zajmuje więcej czasu. Szłam tu, nie wiedziałam, gdzie jest New Yorker, New Look, potem nie wiedziałam, gdzie jest Zara, więc tak krążyłam trochę i dlatego mi to tyle czasu zajęło. Jakbym będę już wiedziała, gdzie co jest, to podejrzewam, że oblecę ją w godzinę, tą galerię. Natomiast wiecie, no ten pierwszy raz wiedziałam, że będę tam dłużej niż normalnie bym była. Pierwsze co poleciałam do New Looka i słuchajcie, w New Looku kupiłam sobie kolczyki. Ostatnio te, które kupowałam w New Yorkerze, mówiłam Wam, że są do kitu, dlatego właśnie wzięłam sobie takie, to są pośrednie, dlatego że były takie mega duże i były jeszcze małe, ale grube, więc stwierdziłam, że wezmę takie w miarę cienkie i średni taki rozmiar i tutaj akurat taka była parka, srebrne i złote, oczywiście te srebrne to niekoniecznie będę używała, może dam mojej siostrze, natomiast złote jak najbardziej i słuchajcie, one kosztowały 9,99. Była tam przecena minus 20%, więc zapłaciłam jakieś 8 zł. One mają takie samo zapięcie jak te z New Yorkera, ale są, słuchajcie, zupełnie inaczej na uszach leżą. One nie ściskają tak tutaj tej poduchy, tylko tak wiecie, bardziej luźno są na tym uchu, więc, bo przymierzałam. Więc myślę, że będą spoko, jutro je założę. I kupiłam okulary. Słuchajcie, tak się cieszyłam z tych okularów, a u mojej mamy zobaczyłam, że te okulary mają wadę. Niestety, ja myślałam, że to one są po prostu brudne. Nie wiem, czy to będzie widać.
No chyba tutaj tego nie widać. Tu jest taka kropka, jakby starte było to, bo to jest taka, one są takie lustrzane, jakby to było trochę zdarte, nie wiem nawet od której strony. I jeszcze jak teraz tak patrzę, to one są, słuchajcie, całe tutaj porysowane z jednej strony, także jutro jak będę wracała ze szkolenia, będę czekała tam na autobus koło tego centrum, więc skoczę na minutę i po prostu wymienię te okulary, bo wkurza mnie to. Okulary mają też fajne w New Looku, nie wiedziałam za bardzo, które wziąć, byłam sama, więc też mi było ciężko, słuchajcie, się zdecydować. Pani mi doradziły, żebym wzięła te. To nie są najmniejsze okulary, natomiast jedne z mniejszych, które tam wisiały na tym, wiecie, na tym stojaku. I nie wiem, ja mam chyba, słuchajcie, małą głowę, bo one u mnie wyglądają na dość duże, natomiast są spoko. Jakoś tak ten kolor też wydaje mi się, że mi pasuje, więc stwierdziłam, że je biorę. No i zobaczcie, zdecydowałam się, jeszcze są uszkodzone. Ale są całkiem fajne. Jeszcze przymierzałam takie białe i takie tutaj to białe tak tutaj nachodziło na te szkła i też były bardzo ładne. I też właśnie zastanawiałam się, czy tamte wziąć, czy te, i te panie powiedziały, że w tych chyba lepiej. I że, znaczy chyba lepiej, że bardziej im się podobałam w tych, więc wzięłam te. One, jak widzicie, troszkę delikatnie tak się rozchodzą do góry, więc to też powoduje, że ta buzia taka nie jest, wiecie, że no jakoś tak mam wrażenie, że tak bardziej pozytywnie wyglądają, nie wiem jak to nazwać, nie są takie smutne te oczy, tylko ta buzia jakoś tak wygląda weselej, może tak. Także wzięłam je, jutro je pójdę wymienić, mam nadzieję, że chociaż nie, one chyba były tam jeszcze. I one kosztowały, już Wam pokazuję cenę, 49 zł, więc jak odliczymy ten rabat, to wyjdzie jakieś 39 zł, więc taka standardowa cena jak za okulary. One są takie różowawe, takie łososiowe, różowe, naprawdę fajne, bardzo mi się podobają. Z kosmetyków nic nie kupiłam, bo jakoś tak, wiecie co, nie było jakichś żadnych promocji na Eveline, a też z tym tuszem tak mi się nie pali, jak będę przy okazji, jak będzie promocja, to sobie go kupię, no bo mam jeszcze co używać. Tylko takie gumki wzięłam w Superfarm. To są takie frotki, ja ją mam teraz na głowie również, akurat białą, no bo jestem w domu, natomiast do pracy noszę ciemne. I one są fajne, bo one tych włosów tak nie ściskają, ja mam włosy śliskie, jak ja wezmę taką chudą gumkę, to ona mi po prostu taki, ta klata na boki, a tutaj jest taka stabilna, jak wezmę taką frotkę. Także ja zawsze kupuję frotki, one są dobre też dla włosów, bo są, nie są chude, nie mocno nie spinają właśnie, jak to się mówi? No wiecie, że potem się nie odciska ta gumka Wam na włosach, także nie niszczą przez to włosów, więc całkiem spoko. Normalna cena dyszkę, ja za nie zapłaciłam chyba 6 zł, bo też było minus 40% czy coś takiego. Jeśli chodzi o ciuchy, to słuchajcie, jakieś tam kupiłam topy. W zasadzie same topy, jednego t-shirta. Nic nie kupiłam z takich rzeczy, które tak docelowo chciałam kupić, bo przede wszystkim chciałam jakieś dwie bluzki z krótkim rękawem, bo jeśli chodzi o bluzki z krótkim rękawem, chciałam tylko t-shirty. Nie mam żadnych takich trochę bardziej eleganckich bluzek i tyle dziewczyn pokazuje takie fajne bluzki na Instagramie, na przykład Zary. Ja nie wiem, skąd one są, albo one są z zeszłorocznych kolekcji, albo nie wiem, bo jak ja tam idę, albo jestem na stronie internetowej, to nic tam ciekawego nie widzę. A mówię, chciałabym coś takiego, bo w takim topie na ramionczkach czasami w pracy siedzę, bo to nie o to chodzi, że ja nie mogę w takich topach siedzieć, natomiast bardziej tutaj chodzi o to, że u nas jak zajdzie słońce, to w tym biurze wcale nie jest gorąco, więc przydałoby mi się lepiej coś z krótkim rękawem, więc no będę czegoś jeszcze szukała. I też chciałam takie spodnie, jak są te kuloty, wiecie, takie szerokie za kolana, to chciałabym takie długie. I chciałabym, żeby one były jasne. Wiem, że to jest głupi pomysł, bo one zaraz będą brudne na dole, ale jakoś tak, wiecie co, po prostu w głowie sobie ubzdurałam, że takie chcę spodnie i chodziłam, takich szukałam, niestety nie znalazłam, więc może jeszcze siądę potem do internetu i zobaczę, czy coś w internecie jest, no bo wiecie, w sklepach jest nie wszystko, ale też ja nie chodziłam jakoś mega, wiecie, nie szperałam w każdym kącie, na przykład w Zarze, więc nie wiem, muszę zobaczyć, co oni tam mają, bo właśnie takie jasne spodnie mi się marzą, dlatego że już ze spódnic i sukienek w ogóle zrezygnowałam, bo nic mi się nie podoba, także nie będę na siłę kupowała. Może jak będą promocje te letnie się zaczną, to wtedy ewentualnie coś sobie dokupię, ale na tą chwilę chciałabym jakieś jasne spodnie, także no, teraz sobie siądę i poszukam. Dobra, ja już będę kończyła tego vloga, dlatego że po pierwsze nie wiem, ile mam materiału standardowo, a po drugie jakoś taka jestem zmęczona, słuchajcie, nie wiem, ile kilometrów zrobiłam, ale tak mi nogi bolą, że muszę sobie w końcu usiąść i obejrzę sobie jakieś filmiki, no bo od rana jak wyleciałam, tak słuchajcie, dopiero weszłam, także zobaczę, co tam ciekawego słuchać na YouTubie. I dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam standardowo na kolejne filmiki. Do zobaczenia, cześć!